Hej, hej, witam serdecznie wszystkich bardzo gorąco w pierwszym odcinku nowej serii, jaką mam zamiar nagrywać specjalnie dla Was. I co mam zamiar Wam tu przedstawić? Dla wszystkich fanów Alana Wake'a zainstalowałem sobie kolejną część, a raczej można by powiedzieć taki delikatny dodatek do przygód Alana Wake'a pod tytułem Alan Wake's American Nightmare. Co tu się będzie działo? Tak naprawdę dla tych bardziej spostrzegawczych oraz dla tych, którzy nie dostrzegli, w podstawowej wersji gry Alan Wake często odpalaliśmy telewizor, gdzie rozpoczynał się serial pod tytułem Night Springs. I właśnie w tym dodatku nasz bohater, bajkopisarz, przeze mnie żartobliwie nazwany, trafia właśnie do serialu Night Springs. A to, co się będzie działo, to tak naprawdę zobaczymy wszyscy dopiero teraz. Rozpoczynamy tryb fabularny Alana Wake'a na American Nightmare. Rozpoczniemy sobie nową historię. Mamy do wyboru tylko dwa tryby, normalny i koszmarny. Prawdopodobnie dlatego, że jest to gra dla tych, którzy wgrali w podstawową wersję. Odpalimy sobie na normalnym, bo na koszmarnym nie czuję się na siłach, żeby iść na koszmaru. Na koszmarze. Odpalamy tryb normalny i zapraszam. Widzimy w tle ciężarówkę Old Gods of Asgard. Znaną ciężarówkę. Barry Wheeler, oczywiście. W tej samej kurtce, co w samej wersji Alan Wake, w podstawowej. Before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. No i fajnie. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Powiem szczerze, gra prezentuje się dosyć ładnie. Myślę, że nawet troszkę ładniej niż sama wersja podstawowa Alana Wake'a. Ten domek znacie, pamiętacie. Na pewno go pamiętacie, bo to jest domek z samej podstawowej wersji. Tylko mi ta pustynia nie pasuje. No cóż, jesteśmy troszkę w środkowej części Arizony, z tego co słyszeliśmy. Dla tych bardziej spostrzegawczych... Dobra, już coś się zaczyna dziać. Standardowa blokada z przedmiotów opętanych siłą ducha mroku. Wzmocnione promienie, okej. Ten temat już znamy, ale przypomnijmy go sobie dokładnie. Dajcie mi jeszcze sekundkę, ja sobie jeszcze chcę jedną rzecz sprawdzić. Sterowanie. Ustawienia kontrolera. Czułość. Ja chcę zmniejszyć sobie czułość. Dlaczego? Bo nie mam w zwyczaju latać jako szalały myszką po ekranie.
Dobra, idziemy dalej. Teraz myślę, że będzie troszkę lepiej. Osiągnięto punkt kontrolny. Zacząłem jedno zdanie. Dla tych, którzy nie zauważyli, nie wiem, czy przyjrzeliście dokładnie się. Pierwsza walka, standard. To samo, co w podstawowej wersji Alan Wake, czyli gdzieś tam musimy się nauczyć walczyć, ale my już to potrafimy. Kwestia tylko wykończyć jednego, przeładować broń i lecieć do drugiego. Uniki widzę, dalej robi się tak samo. Dobra, okej. Opuść kanion. Spoko, teraz mamy radar dodany w lewym górnym rogu. Więc też jest to w miarę takie apetyczne, troszkę rozwijające grę. Ale wracając do tematu, ci, którzy nie zauważyli... The man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Mamy od razu wstępniak o stronach z maszynopisu, które musimy szukać. W ogóle gra nie daje mi dokończyć zdania. O co chodzi? Pan Zgrzyt, którego widzieliśmy w demie rozpoczynającym grę, nie wiem, czy go poznajecie, bo to jest właśnie sobowtór Alana Wake'a. A teraz troszkę historii, troszkę przypomnienia wszystkiego. W jednym z ostatnich odcinków moich Let's Play pod tytułem Alan Wake, Let's Play Alan Wake, starsza pani, która była wysłannikiem Ducha Mroku, pokazała nam gościa, który nas zastąpi, kiedy Duch Mroku nas miałby wchłonąć. I to był właśnie sobowtór Alana Wake'a i to był właśnie pan Zgrzyt. Teraz przyszła kolej na to, żeby się zmierzyć i z nim. Mamy pierwszą stronę z maszynopisu. Odpalimy. Od razu widzieliśmy, że stron jest troszkę. Alan Wake, pisarz. I'm Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't a great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Dobra, mamy pierwszą stronę. Pierwsza strona z maszynopisu przedstawiająca nam postać Alana. Powolutku się przejrzę, rozejrzę jeszcze. Skoki jak zawsze mamy. Ale chyba nic więcej teraz, przynajmniej na chwilę obecną. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Dużo rzeczy tu jest, dużo takiej, może nie tyle co rzeczy, co jakichś lokacji bardzo rozbudowanych. Somewhere within the earth, space itself has been pierced. And from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. O, witajcie koledzy. Tylko że jest ich troszkę dużo, więc ja pozwolę sobie. Czasami najlepsze rozwiązanie jest ucieczka. Jasno oświetlone obszary stanowią bezpieczną przystań. Właśnie to miałem na myśli. Na myśli miałem to, że ja pozwolę sobie po prostu uciec. Dobra, ja biegnę dalej. Przeładujemy sobie broń. Jasno oświetlone miejsca, no to najbliższe. Jasno oświetlone miejsce mamy tutaj. No dajesz, Alan, dajesz. Bezpieczne miejsce, snop światła, okej. Dobra.
Dotarliśmy do bezpiecznego miejsca, tylko co dalej? Tutaj widzimy dalej smugi mroku. Czyli gdzieś coś na pewno nam może wyskoczyć. No ale chyba nie będziemy zaskoczeni. Wiemy dokładnie, jak to się odbywa w grze. Wiecie co, dobra, zamiast błądzić... O! Nie wiem, czy to widzieliście, ale na mapce od razu pojawiła nam się lokalizacja strony z maszynopisą. To dobrze. Jest to pewne urozmaicenie. Some of the taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, their strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Dobra. Czyli już widzimy jakiś progres, czyli będziemy tu mieć troszkę bardziej wymagających przeciwników. Z tego przynajmniej, co pisało na stronie z maszynopisu. O rozdwajaniu się pod wpływem światła? Tego nie było. Cały czas widzicie smugi ducha mroku idące w naszą stronę. O jest, pistolet sygnałowy, czyli moja ulubiona zabawka z poprzedniej części. Bardzo pomocna na większe grupy. Jakiś taki cisza i spokój. Dosyć to trochę niepokojące. Kolejny telewizor. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. Jak poprawił włosy. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. Skubany go udusi. So quiet. No dobra, okej. Okay. Ucieknij do motelu. Dobra, potem się będziemy rozglądać. Race, okej, okay, przydadzą się. Hello. Kogo my tu mamy? Hey, it's you.
Co znaczy to ty? You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Emma Sloan? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. Okay. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. Długa pogawędka. This is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. Shamanka. I'm a wise woman, you know. I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. Jaki kryształ? They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox deposit. Czopki oczyszczające organizm, jasne. Biorę. Dobra. Co my tu mamy? Pistolet na gwoździe. A, gwoździarka. Nie wiem, co lepsze. Zostawię sobie na razie zwykły pistolet, ale będę pamiętał, gdzie to zostawiłem. Może tu będzie następnym razem, jak przyjdę. Czekajcie, bo my odpaliliśmy sobie chyba jeszcze stronę, tak jest. The oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Dobra. Mamy jakąś kartkę z informacją, jak powinna wyglądać rzeczywistość.
No i co mamy teraz? Znajdź trzy przedmioty do ponownego napisania rzeczywistości. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Dobra, Radyjko. About to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the most. Eddie Rodman, a głos ma taki sam jak Matt, który był z nami w radiu w pierwszej części. O, jak przyjemnie. Dobra. To co? Idziemy po kolei. Tu gdzieś powinna być strona z maszynopisem. I mean, you guys, you make the Stones look young. Dobra, mamy trzy przedmioty do znalezienia, więc postarajmy się teraz je znaleźć. Będzie to wymagało od nas delikatnego spaceru. Minimapa pokazuje aktualne cele. Dobra, migające znaki zapytania wskazują strony z maszynopisu. Jest, okej. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I prepared for this, but I know the transition from the dark place will be hard on me, and not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Okay. Wiemy jak co. Więc teraz odnajdźmy te kilka przedmiotów, o których... Wow. Dobra. Dobra, jeszcze ktoś gdzieś? Jest. Poradziliśmy sobie z nimi dość szybko. Dobra, jest zawór. Przeładujemy broń jak w klasycznej strzelance. Dobra, pójdźmy teraz w stronę kolejnych dwóch gwiazdeczek. Kolejnych dwóch przedmiotów, które potrzebujemy do napisania rzeczywistości na nowo, bo chyba tak to się mówi. I to jest gdzieś w tą stronę. Jest punkt kontrolny, ok. Tutaj mamy co? Mamy racę. Przyda się na pewno. I gdzieś tu jeszcze mamy kolejny przedmiot. Tylko pytanie najważniejsze, gdzie? Dobra.
Bateria się... Bateria w czym? Akumulator, dobra. Bateria w tej latarce, nie wiem czy zauważyliście, ale bardzo szybko się ładuje. Dużo szybciej niż w podstawowej wersji gry. I to jest spoko. Przynajmniej mi się to podoba. Jest stara chatka z jakimiś torami i właśnie tutaj musimy iść. Zamknięte. Widzę z przodu stronę z maszynopisu od razu. Ja sobie przejdę po nią. Jak wiemy, jest ich tu 50. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it, turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it, others can cope. I'm one of those people, and I know how to wield that power to rewrite reality. Mamy kolejną informację, co jak, na temat przemyśleń naszego głównego bohatera Alana Wake'a. Wow, skubańczyk. Arytmetyka horroru. Such is the arithmetic of horror. A, hakie mnie. Jeszcze jeden? Chodź tu, misiu kolorowy, chodź tu. Przeciwnik powiedziałbym całkiem spoko, tylko już sobie wyobrażam zmasowane ataki. Kiedy będziemy mieć kilku przeciwników różnego rodzaju. No nie będzie to zbyt proste do opanowania, ale mam nadzieję, że jakoś nam to wyjdzie. Something tells me I'm really gonna need the extra. That's everything. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Dobra. Naładować baterię. Do akumulatora. Gdzie? Porozmawiaj z Emmą. Czyli wracamy. Widzę z przodu stronę z maszynopisu. Nie chcę się zapuszczać za daleko. Bo nigdy nie wiadomo, na co trafimy. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Okej. Okay. Kolejna strona zaliczona. Coraz więcej informacji dostajemy. Kwestia, jak ja to zawsze mawiam, tylko przespania się z nimi, ustalenia jednej wersji. O to co? Odblokuj Magnum. Wymaga 10 stron maszynopisu. A, czyli takie mikroeventy. Dające nam lepszą broń, spoko. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Musimy przejść jakoś. Gdzie to było? Tędy, dobra. Dojdziemy do warsztatu, ale od tyłu. Gdzie jest ta strona z maszynopisem?
O, fajnie, że to się znowu odnowiło. Wejdźmy, porozmawiajmy z Emmą. No problem. Here you go. No, dzięki, Emma. Listen, I don't know what's going to happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Sorry. Dobra. Czas podążyć dalej. Udajemy się z powrotem na pole naftowe. Chociaż dalej męczy mnie... informacja o tym, że znajduje się tu gdzieś strona z maszynopisu. A my nie wiemy gdzie. Dobra, mniejsza o to. Pójdźmy na pole naftowe. To gdzieś mniej więcej w tą stronę. O, tu już widzę jakiś omam. Tędy? Tak, tędy. Another man might be shocked to find himself near Night Springs and indeed to find the town in Arizona as opposed to any other place it might be in. But for the champion of light, the obvious taint of corruption he senses here is of far greater interest. Dobra, wyczuwamy ślady zepsucia. Jest nieźle. Mam nadzieję, że te ślady nie śmierdzą za bardzo. Mamy tutaj strzelbę pump action, czyli klasyczny shotgun. Czy mi się przyda? Chyba nie, chociaż mamy ten drugi karabin. Dobra. Przeładujemy na szybko. Zamienić na 9 mm rewolwer. Can't go wrong with the classic. Dobra. Trzeba iść dalej po prostu, nie z... Wow. Chyba nie ma co czekać. Przejdźmy dalej na pole naftowe. Oczyść pole naftowe z wrogów. Tu jest butla, ona nam mogłaby się przydać. No chodźcie, panowie. Wow.
było ryzykownie trochę, było ryzykownie, trzeba to przyznać. Time to make some serious changes. Sprawdźmy maszynopis. Koło było na miejscu, ropa płynęła. Czyli gdzieś tutaj? Tak jest, gdzieś tu u góry. Zawór jest. Koło było na miejscu, ropa płynęła, czyli musimy uruchomić przepływ ropy. Dobra, jest, ok. Akumulator był podłączony, a światła migały. Teraz gdzie mogę podłączyć akumulator? Gra kieruje mnie w to miejsce. Jest. Przełącz światło ostrzegawcze. A światła migały. Dobra. W odtwarzaczu grała płyta. Odtwarzacz widzieliśmy tutaj. I ciekawe, co się stanie. Spadamy z pola naftowego. A, i pochłonął nas ogień. Tędy. Dobra, biegniemy dalej. Pozbieramy sobie jeszcze amunicję. Wróć do Emmy. Dobra, spadamy do Emmy. O, jakaś satelita się tu pojawiła. Tu jest jeszcze oczywiście skrzynia. Skrzynia z bronią. Wymaga trzech stron. Blokuje pistolet maszynowy. Uzi. Czy chcemy? Niekoniecznie. Dobra, unik, pięknie. Przeładujemy szybko broń, bo jeszcze ktoś może wyskoczyć. Wszystko. A, wiedziałem, że są. Dobra, załatwiony. Klasyczne uniki, znane nam z poprzednich części. Poczekamy, aż się bateria naładuje. Pięknie. Dobra, okej. Wszyscy pokonani. Ja jeszcze, korzystając z okazji, podejdę sobie tutaj, bo to miejsce podoba mi się coraz bardziej. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something.
Maybe you could find out more from there. I got some keys that you can maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Dobra, okej. Okay. Wiecie co, osiągnięto punkt kontrolny w grze, czyli po prostu nam się gra zapisała. Mamy już za sobą pierwszą przygodę. W pierwszym odcinku Let's Play Alan Wake American Nightmare. Mam nadzieję, że się podobało. Ja serdecznie Was zapraszam do kolejnego odcinka, który wkrótce ukaże się na moim kanale. Na chwilę obecną tyle. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.